Na Bogu. Chciałem się tylko podzielić, że akurat wczoraj też myślałem właśnie o tym, że jedynym ratunkiem dla człowieka, aby nie dać szansy diabłu, aby nie dać się skusić, jest to, żeby nieustannie myśleć o swoim umiłowanym. Żeby po prostu człowiek musi kochać Pana Jezusa. Jeżeli kocha Pana Jezusa, wtedy jego myśli nieustannie są skierowane na Niego, wtedy jego działanie nieustannie jest zgodne z wolą Pana. Wtedy on zawsze chce czynić to, co się podoba Panu Jezusowi i wtedy diabeł nie ma żadnej szansy, żeby się wedrzeć. Diabeł bazuje na tym, że człowieka przekieruje wzrok, jego skieruje na coś innego, że człowiek zaczyna myśleć o czymś innym, chcieć czegoś innego i ulega pokusie. I właśnie to jest to, na co my kierujemy swoje wysiłki. Czy my całą swoją istotą jesteśmy skierowani na to, żeby pragnąć służyć Jezusowi, czy nawet zdając sobie sprawę ze swoich niedostatków, ze swojego na przykład niewystarczającej miłości, to czy stoimy przed Panem i wołamy do Niego, żeby nam tą miłość dał? Czy jest nam przykro, że nie służymy Mu tak, jak powinniśmy służyć, czy raczej przechodzimy do tego, po prostu przechodzimy nad tym, jakby to było coś normalnego? Ja doświadczam ostatnio bardzo właśnie mocno tego, jak mi brakuje tej miłości, jak ja potrzebuję tej miłości, jak ja bardzo chcę kochać Pana Jezusa, wiedząc o tym, kim On jest, a widzę w sobie, że ta miłość nie, po prostu nie jestem w stanie sam jej urodzić z siebie. Ja jej potrzebuję od Boga. Ja muszę nieustannie stać przed Bogiem i błagać Go, żeby On mnie napełniał, żeby dawał mi tego ducha, bo jeżeli On mi nie da, to ja jestem nic nie warty po prostu. Jestem zwykłym grzesznikiem, który może wie coś, zna się, co jest napisane w Biblii i to jest to, co było mówione, że to tylko może wywołać pychę, że możesz się uważać za kogoś lepszego, bo ty wiesz, co tu jest napisane, a tak naprawdę to jest gorzej dla ciebie. Jeżeli wiesz, a nie żyjesz tak, to jesteś zgorszeniem dla wierzących, jesteś zgorszeniem dla niewierzących, bo jeżeli mówisz, a nie żyjesz, to ci ludzie, którzy nie wierzą, patrzą i mówią, że co to jest w ogóle. To jest straszne. Dlatego ja naprawdę ostatnio bardzo mocno tego doświadczam i bardzo, bardzo chcę tego, żeby kochać Pana tak, żeby nic nie mogło się do tego serca już innego dostać, bo to jest jedyna droga ratunku. Kochać Jezusa, kochać Go całym sercem, całą myślą, całą duszą, nie móc nic innego, tylko Jego kochać. Bo On jest tego godzien, On jest tego wart, On zrobił dla nas coś tak pięknego. Tylko ta miłość może człowieka uratować przed diabłem, który jest bezwzględny. I Pan chce tego. On mówił, proście, będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Także niech Pan pomoże nam. Bardzo tego potrzebujemy. Czas jest straszny. Diabeł wie, że czasu ma już niewiele. Nienawidzi nas, bo on wie, że dla niego nie ma ratunku. A każdy z nas może się uratować, może być na wieczność z Bogiem i on za to nas nienawidzi. I chce nas zgubić. Chce, żebyśmy byli z Nim, a nie z Bogiem. Ale dzięki Panu Jezusowi, że On chce, żebyśmy byli z Nim, a On pokonał diabła. Amen. Amen.